Panie pośle, jeśli pan pozwoli, zacznę od informacji sprzed najświeższej, sprzed kilku godzin właściwie, ale reakcja jest już strajku feministek na opublikowanie przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia pisemnego do wyroku z 22 października. Feministki piszą tak: zróbmy im piekło, które zapamiętają do końca życia, nawołując w ten sposób do protestów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan to skomentuje? No cóż, przede wszystkim w orzeczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny wygrało życie. To znaczy wygrała też interpretacja, która odnosi się do bezpośrednio tego, co wynika z Konstytucji. Jeżeli osoby tak dalekie Prawu i Sprawiedliwości jak profesor Andrzej Zoll czy profesor Rzepliński stwierdzają, że po prostu to wynika z Konstytucji, jedynie podważają, przynajmniej profesor Rzepliński, w ogóle czy Trybunał Konstytucyjny jest aktualnie Trybunałem Konstytucyjnym, ale co do treści orzeczenia nie wnoszą uwag, no to to mówi samo za siebie. Natomiast swoją drogą oczywiście będziemy bronić orzeczenia Trybunału jako Prawo i Sprawiedliwość, ale myślę, że wszyscy ludzie dobrej woli to zrobią. Natomiast panie redaktorze, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego praktycznie rzecz biorąc jedynie interpretuje to, co już było zapisane w Konstytucji. Ani Sejm, ani żadna władza ustawodawcza nie wprowadziła żadnego nowego przepisu odnoszącego się do przestrzeni naszego życia społecznego. To jest jedynie interpretacja tego, co zapisano w drugiej połowie lat 90. jako kompromis pomiędzy różnymi stronami. Zresztą ustawa o ochronie życia również nie zmienia się. No i w związku z tym ja tutaj nie mam. No tak, ale jest to okazja dla feministek ze strajku kobiet, jest to okazja do ponownego przypomnienia o sobie. Może liczą na to, że znowu się uda, namawiając do przemocy. No bo jak to inaczej interpretować te słowa? To znaczy te hasła, że mamy wojnę w tej chwili, no to są hasłami jak najbardziej dalekimi. Wie pan, ja należę do tego kręgu ludzi, którzy wywodzą się z opozycji demokratycznej. Byłem w pierwszym NZS-ie, studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim, na historii, potem kolportaż i do głowy na mnie, oczywiście nielegalny, potem Komitet Obywatelski Solidarności. W latach 80. nikomu do głowy nie przychodziło, że chcemy wywołać wojnę. Oczywiście ekipa generała Jaruzelskiego na nas zwalała to, że chcemy doprowadzić do wojny, ale nikomu z obozu Solidarności tego rodzaju rzeczy nie przychodziły. Natomiast w tej chwili mamy od 30 lat demokrację, kartka wyborcza decyduje o kształcie polskiego parlamentu, w związku z tym o kształcie polskiego ustawodawstwa. No i tego rodzaju rzeczy w terach czysto politycznych, wychodzenia ludzi, mobilizowania ludzi do wychodzenia na ulicę mają właśnie miejsce w wolnej Polsce i w wolnej i w, tak, bo to w Polsce, dokładnie, w której nikt ustaw nam z zewnątrz nie narzuca. Mhm. Natomiast ja myślę, że swoją drogą oczywiście całkowicie odrzucam tę filozofię, zresztą niejednokrotnie tutaj tam na trybunie sejmowej obserwowałem, no szczerze mówiąc, emocjonalność z jednej strony, a z drugiej strony brak racjonalności, przewidywalności, przynajmniej ze strony niektórych posłanek. W tym zakresie to ja powiem, że swoją drogą trzeba też wiele zrobić, aby kształtować w tym zakresie wyczucie opinii publicznej, ale wyczucie w ogóle całego społeczeństwa, i ten obszar został moim zdaniem zaniedbany, mianowicie promocji życia osób niepełnosprawnych. Bo to na ten temat w mediach, także w mediach publicznych po 2015-2016 roku mówi się zdecydowanie, w mojej ocenie, zbyt mało i zbyt mało docenia się na co dzień. Chociaż to właśnie te media, panie pośle, jeśli pan pozwoli, że się wtrącę, tak, chociaż te media właśnie dzięki nim, można powiedzieć, dowiedzieliśmy się choćby o sprawie też głośnej w ostatnich dniach pana Sławka, naszego rodaka
w Anglii, no bo nie użyję słowa Wielkiej Brytanii, bo chyba już to jest zdezawuowane określenie, ale czy polski rząd w tej sprawie właśnie zrobił co mógł, przechodząc trochę do następnego wątku, bo mamy kilka spraw jeszcze do omówienia, czy opowiedział się po stronie cywilizacji życia, czy po stronie, czy nie? Oczywiście opowiedział się po stronie cywilizacji życia i to jest taki przykład los naszego rodaka, pana Sławomira w szpitalu Plymouth, jest naprawdę przygnębiający. Ja dzisiaj dowiedziałem się też z mediów, że to był człowiek, który spotkał się z papieżem, który w ogóle był za ochroną życia nawet wtedy, kiedy byłoby ono bardzo mocno ograniczone, jeśli idzie o sposób funkcjonowania. No niestety jego rodzina w Anglii, bo tam są dwie części rodziny, opowiedziała się za komfortowym wyjściem z punktu widzenia orzeczenia angielskiego sądu. Natomiast za cywilizacją życia opowiadała się polska część rodziny. Ministerstwo, chociażby gwarantując paszport dyplomatyczny dla pana Sławomira, zrobiło moim zdaniem wszystko. Był przelot naszykowany, był miejsce oczywiście w budziku pani Błaszczyk i sama wypowiedź. Ja tutaj nie chcę też dotykać głęboko spraw polityki. W takich sprawach powinniśmy być ponad podziałami, ale niestety tak wypowiedzi pana Budki, jak i wypowiedzi posłów Lewicy są wstrząsające pod tym względem. I skomentowała to swoją drogą, nawet poza moimi koleżankami i kolegami również pani Błaszczyk. To jest po prostu odrażające. To są dwa zupełnie inne światy, które funkcjonują obok siebie. No i niestety jest pełna emocji polityka, brak tutaj jakiegokolwiek wyważenia. Założycielka kliniki Budzik, jeśli pan pozwoli, podsumuje ten wątek naszej rozmowy jej słowami. Ewa Błaszczyk powiedziała w wywiadzie dla Faktu: wydaje mi się bestialskim to, co się stało. Uważam, że jest to po prostu bierna eutanazja w majestacie prawa. Dodała: Polakowi odebrano szansę na życie. Ale panie pośle, jeszcze kolejny temat ważny, wydaje mi się, dla naszych słuchaczy, dla naszych seniorów. Wiele osób tak naprawdę myślało pewnie, że obietnice 14 emerytury to tylko taka kiełbasa wyborcza. Teraz jednak Sejm na poważnie to przegłosował, więc jak to będzie wyglądało? Generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że to będzie jeszcze, my będziemy dopiero uchwalać 14 emeryturę, bo 13, podobnie jak budżet, jest już uchwalona i zresztą wkomponowana w budżet. Mamy w kraju 9 800 000 emerytów i rencistów i wraz z listopadowym i 13 w ogóle jeśli idzie o emerytury, to będzie oczywiście waloryzacja wynikająca z inflacji, oczywiście rewaloryzacji nieco ponad nią, ale tak jak na to wskazał Trybunał Konstytucyjny, o ile pamiętam, w 2006 roku. Natomiast dla najniższych będzie to, dla najniżej otrzymujących najniższe świadczenie, będzie to także świadczenie kwotowe, a więc podniesienie najniższej emerytury z 1200 do 1250 i generalnie rzecz biorąc o 50 zł dla tych, którzy będą świadczyli, mają te najniższe świadczenia, które nie będą sięgać tej emerytury. Dalej 13 emerytura obligatoryjnie dla wszystkich 9 800 000 emerytów i rencistów zostanie wypłacona w postaci najniższej emerytury w kwietniu wraz z kwietniowym świadczeniem. Natomiast planujemy, że czternasta emerytura zostanie wypłacona wraz z listopadowym. Obejmie ona około 9 100 000 świadczeniobiorców, a więc emerytów i rencistów. Z tym, że ci, którzy otrzymują świadczenie miesięcznie do 2900 zł, otrzymają pełne świadczenie najniższej emerytury 1250. Ci, którzy
powyżej będą rozliczani złotówka do złotówki. No ci, którzy będą mieć już powyżej świadczenia brutto, z tym, że ja wszystko wyrażam w brutto, powyżej, ja tak sobie obliczyłem, 4150 zł, no to już nie otrzymają tej emerytury. Po prostu no, innymi słowy, jeżeli ktoś ma świadczenie emerytalne brutto 3900, ja tutaj mocno upraszam, więc o 1000 zł wyższe aniżeli 2900, no to o 1000 zł odejmie się tą emeryturę i będzie wraz z listopadowym świadczeniem otrzyma 250 zł. Ale według obliczeń ZUS-u 7 900 000 skorzysta z pełnego świadczenia, natomiast około 80%, natomiast około 1 200 000 skorzysta z częściowego świadczenia, więc będzie miała obliczane złotówka do złotówki. Około 700 000 emerytów jest takich, którzy mają świadczenie powyżej 4150, a więc nie obejmie ich ta 14 emerytura. Jest to no, znaczące, na pewno znaczące świadczenie dla wszystkich tych, którzy mają świadczenia na niskim poziomie, aczkolwiek trzeba tutaj powiedzieć, że świadczenie w ciągu kilku ostatnich lat przy naprawdę zsumowanej kilkuprocentowej inflacji, nie sięgającej nawet 10%, są prawie 100%, jeśli idzie o emerytów. Także nie są to już świadczenia, które miały miejsce przed 2015 rokiem na głowę. 2 złote, 3 złote. Ja pamiętam, jak byłem wicestarostą wtedy. No, ludzie starsi nie muszą wiedzieć, od kogo to zależy. Do mnie część osób starszych miała pretensje, jakie to świadczenie otrzymują i co to w ogóle jest, prawda? Złotówka czy 2 złote. Panie pośle, niestety musimy kończyć, chociaż jeszcze chciałem zapytać o te pieniądze dla Unii Europejskiej, ale mam nadzieję, że uda nam się o tym porozmawiać następnym razem, bo to dopiero przed nami rozdział pieniędzy właśnie dla poszczególnych regionów, więc myślę, że będzie jeszcze o tym okazja, podobnie jak o Nowym Ładzie ogłoszonym przez premiera. Bardzo dziękuję za dziś. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Ławniczak był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.